I lecimy z drugim dniem, Life Balance Congress. Różnica jest taka, że boli mnie masakrycznie gardło. Nie z przeziębienia, ale całodniowego gadania wczoraj, bo jak jest głośno w takiej hali, to też od razu to się podnosisz ton głosu i się wczoraj mocno starłem. Co ty tutaj masz? Twoje zdjęcia. Czy ty masz mój podpis tu? Tak. Ja daję podpisy na książkach, a Michał na poszetkach. Oh my god! Just a tailor! Oh my god! Cześć Marcin, na różnych webinarach twoich poznaliśmy. Bardzo miło. Cześć Marcin. Cześć Asia, hej. Nie kupuję dzisiaj za dużo książek, bo już wszystkie praktycznie mam. Cześć, dobra. Wcześniej. A czym się zajmujecie? Jestem w Instytucie w Pamięć i Tożsamość. Uhonorowujemy Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Takie klimaty wojskowe. Rozumiem. Z przeszłością w sumie. No, ludzie, dla nich to jest duża rzecz. No i ogólnie to zbuduje też taką wartość historyczną. Zadanie jest mocną misją. Taka misja jest, dokładnie. To nie jest praca jakaś korporacji, czy coś takiego. Korpo też może być okej. Ale ja też uważam, że korpo jest okej. Zależy dla kogo, kto ma jakie potrzeby. No bo jest taki trend, że ludzie krytykują, że korpo, że etat, a to się z tym nie zgadzam. Tak. Są różne podejścia, różne prace, różne szefowie, różne zadania. Tak jak jest ten bogaty pracownik, prawda? Musisz dokładnie. Pracownikiem, a robić i się spełniać, bo nie każdy jest tak naprawdę przedsiębiorcą i... Dokładnie. No więc mówienie, że każdy przedsiębiorcą jest wręcz krzywdzące i ryzykowne mocno. Tak, dokładnie. Nie ma czarny-biały, jest tak. wiele kolorów tak. w środku i... Oczywiście. Myślę, że warto spróbować wszystkiego i wtedy zdecydować się, co jest dla ciebie, a nie negować coś tylko dlatego, że ktoś tam jest. Oczywiście. Tak. Dobra, dzięki. Dzięki, że podeszliście. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak jest luźniej na stoisku, to zawsze wyjmuję telefon i staram się na przykład odpowiedzieć na kilka wiadomości na Instagramie, czy na powiadomienia, czy nasze udostępnienia, czy nasze oznaczenia gdzieś w społecznościach. To jest efektywne użycie czasu. I często widzę ludzi, którzy siedzą w komórce w momencie, gdy jest klient i to uważam jako błąd, a z drugiej strony nudzą się i spędzają czas nieefektywnie, gdy mają luz na stoisku. W naszym przypadku jest tak, jak jest pusto, nie ma ruchu, robimy rzeczy na internecie. Dominik odpisuje jakieś maile, ja działam w social mediach, pracujemy razem z tutaj Grześkiem, z kamerą, by ten czas efektywnie użyć. To jest chyba sekret efektywności, mi się wydaje, bo działanie wielowarstwowo i używanie każdej minuty, gdy ona jest, do pracy, powoduje, na przykład gdy wrócę do domu, to mam znacznie więcej czasu na spędzenie go z córką, z Kamilą. To jest ten właśnie life balance, że jak trzeba cisnąć, to ciśniemy mocno, jak jest już luźniej, no to spędzamy z sobą czas. Albo znaczy, ciśniemy właśnie po to, żeby mieć ze sobą dużo czasu rodzinnego, prywatnego. Teraz na scenie jest Andy Harrington, którego kojarzycie z moich vlogów sprzed 2 tygodni z Londynu. Robi 2-godzinne wystąpienie, tego celem jest edukacja i później również zachęcenie ludzi do kupna programu, który on prowadzi. To jest forma takiego webinaru na żywo 2-godzinnego, gdzie ktoś live edukuje i później daje opcję kupna programu edukacyjnego uczestnikom. Także wszyscy wygrywają. I Andy jest absolutnym mistrzem w tym, co robi. Jak komunikuje, jak prezentuje, jak sprzedaje, jak skuteczny jest właśnie w sprzedaży. Czy mogę Ci pomóc? Wiesz co, chciałbym... Mam w tej chwili jakichś klientów, z którymi pracuję i którym to oferuję, no i chciałbym zwiększyć zasięg. Mhm. I pomyślałem sobie, że Ty jesteś osobą, która no, chyba jest właściwym adresem do tego, żeby się do Ciebie zgłosić z tym. Jak najbardziej, tak. Bo jeżeli ktoś proponuje mi jakąś współpracę, ktoś, kogo w ogóle nie zna, jak jest w Twoim przypadku, no to zawsze u mnie droga jest następująca, że proponuję kupno mojej konsultacji i wtedy klient mi płaci, w tym przypadku Ty na przykład kwotę za konsultację. Jeżeli nam wychodzi coś podczas konsultacji, że będziemy razem pracowali, to tą kwotę zwracam na rzecz dalszej współpracy. A jeżeli nie, to ja mam pewność, że mojego czasu nie straciłem, rozumiem, a Ty masz pewność, że szanujesz mój czas i swój czas również, bo nie znamy się, wiesz, jakoś musiałem z Tobą porozmawiać, tak? Bardzo dobrze. Nikt nas nie przedstawił. Oczywiście. Więc no, ja jestem człowiekiem, który próbuje, puka do wszystkich drzwi. Któreś drzwi więc, w końcu się otworzą. Więc ja nie mówię nie, mówię na jakich zasadach, jeżeli chcesz, to jasne. Zapraszam do kupna konsultacji. Jeżeli nam wyjdzie współpraca na tych konsultacjach, plan jakiś, to wtedy te pieniądze Ci zwracam na rzecz wspólnego biznesu czy naszej relacji. Dobra. I to właśnie była ciekawa rozmowa zupełnie obcej osoby. Wycięliśmy wiele fragmentów tej rozmowy, bo nie chodziło o to, co Pan do nas mówił, tylko jeżeli ktoś proponuje mi jakąś współpracę, to w szacunku dla mojego czasu i jego czasu, zawsze robię w ten sposób, że dobra, drogi Panie czy Pani, zapłać za moje konsultacje. One teraz kosztują 3000, ale cały czas cena rośnie.
i to gwarantuje mi pewność, że mój czas jest użyty efektywnie, są pieniądze, a klient, który ze mną chce coś pracować, na pewno robi to świadomie, bo jak pojawiają się pieniądze w przepływie między dwoma osobami, to mamy większą powagę działania. No, polecam taki myk ludziom, którzy chcą oszczędzać swój czas, a jednocześnie nie odmawiać, współpracy, tylko pokazywać warunki, które powodują, że to ktoś decyduje, czy chce, czy nie chce. Czytałam w ogóle, jak jechałam dzisiaj do Warszawy, czytałam, słuchałam audiobooka tego, Eklunda. Super. No, fajne bardzo. Fajny wstęp miałeś, taki... Dziękuję. Krótki, ale fajny. Bardzo mi się podobał w ogóle, bo dużo mówiłeś kiedyś o tej książce, tak. A ja nigdy nie miałam okazji w sumie. A gdzie ją słuchasz? Na audiotece, Storytelu? Audiotece, no. Ja zawsze kiedy autem, to po prostu audioteka kupiłam akurat i po prostu od razu poleciało. I lubię sobie przyspieszać 1,5 razy, bo wtedy po prostu szybciej mi to leci. Tak, nie? Moja żona też słucha na 1,5 czy 2 przyspieszenia YouTube. Często słyszymy o tym, że ludzie, którzy podróżują, przedsiębiorcy słuchają właśnie audio w samochodzie, w samolocie czy w pociągu, bo to jest efektywne użycie czasu, no. Mhm. Mi się ciężko jest skupić na audio, że jakby mój sposób konsumowania wiedzy to jest bardziej czytanie. Czytanie? A właśnie ja mam odwrotnie, wiesz? Cześć. Mógłbyś mi autograf, cześć Daniel. Pewno, cześć Daniel. Mógłbyś mi autograf na książkę? Bardzo proszę. Pewno. Super. Właśnie... A Haslo, super książka. Tak. A tworzysz treści do internetu? Zacząłem. Czy nie tworzysz? Nie, coś stworzyłem ostatnio. Co stworzyłeś wczoraj? Zrobiłem wczoraj nic. No właśnie. Ale... No to pierwsze pytanie, czy klient wie, że może u Ciebie wydać pieniądze? Czy jak wejdzie Twój Instagram, Facebook, YouTube, zobaczy, za co może Ci zapłacić? To jest odpowiedź tak albo nie. Jeżeli nie, to musisz poprawić to. Tylko pytanie, czy od tego zaczynać, nie? Tak. Od tego zaczynasz, komunikujesz swoją ofertę i później tworząc content, przesyłasz ludzi do tych materiałów. A o tym jest książka Grovera, który właśnie mówi o tym jednym micie, że ludzie mówią, zrobię to, jak będę to czuł. Nie, zrobię to, bo trzeba to zrobić. To jest ogromna różnica, że zrobię, jak będę gotowy, zrobię, jak będę czuł, że tak właśnie jest to okej dla mnie. Nie, masz to zrobić, jeżeli chcesz osiągnąć cel, który sobie postawiłeś, a to jest narzędzie do osiągnięcia tego. Będzie ci łatwiej chwycić sobie w ten sposób, zobacz. Masz długie ręce. I zanim to zdjęcie zrobił w ten sposób, że zobaczył sobie, bądź zawsze po prawej stronie gościa, daj sobie dobre światło, nie potrzebujesz dużego obszaru nad głową, takie coś, nie? I patrz tutaj, tu patrzysz, tak? Sprawdzimy, czy nie oszukujesz. Zawsze porobisz sobie podgląd zdjęcia. I ja patrzę na odbiorca, ty patrzysz trochę wyżej, bo patrzysz w obiekt, patrzysz w kamerę. Więc w to oczko małe patrzymy, żeby to zdjęcie było jeszcze bardziej przemawiające do odbiorcy. Tu patrzysz, nie? Tu. Okej. Jest... Nice. Zobacz, no, jest... Ty się bardziej uśmiechasz, ale... To jest kwestia treningu. Kwestia treningu. Normalnie można być szkolenie zrobienia zdjęć, bo nikt nie przykłada dużej wagi do robienia zdjęcia. A to jest ważne. Możesz robić super zdjęcia komórką, po prostu. Tylko się skup na tym. Więc mamy deal. Dobra, to zaraz przyjdę, nie? I możemy dalej jeszcze pogadać. Pewno. Ja wam wytłumaczę, o co chodziło. Kolega jest z firmy, która zajmuje się sprzedażą usługi SMS, czyli SMS-y, które do mnie otrzymacie, oto jestem Paweł czy od Marcina Osmana, będą wysłane z jego systemu i zobaczyłem, że będą na Instagramie również, więc napisałem komentarz, wpadnijcie, przywitajcie, przebijmy piątkę, może jakiś deal zrobimy. No i zrobiliśmy deal. On ma klienta, ja mam w bonusie 500 SMS-ów i wy macie w bonusie to, że tego SMS-a ode mnie otrzymacie. I może zwiększymy naszą komunikację w formie SMS właśnie dzięki ich platformie. Więc takie wydarzenia targowe są też fajne do budowania relacji z kontrahentami, podwykonawcami, partnerami, bo mi jest bez znaczenia, kogo będę do SMS-ów używał, jeśli to działa, w spodobnych pieniądzach. Jeśli mam jeszcze kontakt z człowiekiem, jak to w przypadku kolegi, to tym bardziej jego wybiorę, bo mamy już mikrorelację stworzoną. Super, fajnie. Powiedz mi, jak masz jeszcze chwilę, to chciałem Cię tak ogólnie zapytać o Twój biznes. Obserwuję Cię też na Insta. Bardzo mi się podoba to, że faktycznie robisz ten kontent cały czas. Nie? To jest zajebiste. Cały czas. Cały czas. Tak, że nie brakuje Ci... Wiesz co, mnie zastanawia, że w pewnym momencie może, czy Ci nie zabraknie jakoś tego... tych pomysłów na ten kontent? Bo ja go nie wymyślam, ja tylko dokumentuję. No właśnie, to jest tej filozofii nie rozumiem, czy mógłbyś mi to tak opowiedzieć, o co chodzi? Przykład, odcinek z Tobą wygląda w ten sposób, że nagraliśmy naszą rozmowę, tłumaczę, jak działa serwer i tak dalej, i tak dalej. Okay. Odszedłeś na bok, nagrałem komentarz do Grześka właśnie, że to jest przykład, jak można pospierać klientów na evencie. Jechaliśmy tutaj samochodem, nagraliśmy 3 wideo w samochodzie. Mieliśmy 2 godziny, włączyliśmy kamerę,
trzy odcinki zrobione. Czyli zawsze masz de facto o czymś opowiadać. Nie no wymyślasz czegoś takiego, że kurczę, jutro muszę to zrobić, jutro muszę to zrobić i tak dalej. Bardziej planuję sobie nagrywanie, że weźmiemy, pojedziemy z Grześkiem na event, bo jest czas, żeby nagrywać. Dobra. To, żeby to pokazać. Nagramy moje wystąpienie, wrzucimy na YouTube'a. I wiesz, to rośnie, 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 rośnie. To dzięki wielkie. Przyjemność, dziękuję. To na razie. Piszę ci SMS-a. Dobra. Dzięki. Dało mi do myślenia wczoraj, co mi powiedziałeś, tylko mnie tak zakłopotało, takie kurde... No, ty widziałeś pewnie tak. A książki Gary'ego czytałeś? Nie, jeszcze nie. Kupujesz buty zamiast książek? Tak. Czemu? Warto by było najpierw przeczytać te też, które tam mam. I potem jutro jakby kupować też nowe, bo... A zapytaj inaczej, a czemu kupiłeś buty Gary'ego za 500 prawie? Patrzę na te buty i wchodzę w trochę taki inny stan umysłu, że positivity and optimism, nie? Więc tak pomyślałem, to takie trochę mój święty graal. Dobra, a tak naprawdę czemu kupiłeś te buty? Mi się podobały. No właśnie! Dobra, racja. Ale teraz pierwszy usłyszałeś prawdę, nie? No, taka prawda. No bo jednak dużo się, wiesz, skrywa tego wszystkiego, a trzeba czasami powiedzieć prawdę człowiekowi prosto w twarz, więc dzięki, dzięki. Do usług, do usług. Więc kurde, Gary'ego wbiję. Dziękuję. Proszę bardzo.